Bus z nielegalnymi imigrantami również z Iraku potrącił policjanta w czwartek, czyli wczoraj, w województwie podlaskim w miejscowości, pozwólcie mi sprawdzić, Wojnachy. Dzisiaj będzie BRI, wprawdzie bez filmu, bo nie ma tutaj jakby filmu bazowego z tej całej interwencji, jest tylko jakiś tam zapis prasowy, ale postaram się jakoś to spiąć w jedną całość i powiedzieć parę słów ode mnie, parę moich przemyśleń. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają mój kanał. Jeżeli macie taką ochotę, to oczywiście link znajdziecie w opisie filmu. A dzisiaj zajmiemy się ostatnimi wydarzeniami, czyli wydarzeniami, do których doszło w czwartek rano, czyli wczoraj w miejscowości Wojnachy, niedaleko Sokółki, w województwie podlaskim. Ogółem. Jak doskonale wiecie, na terenie województwa podlaskiego aktualnie trwa stan wyjątkowy w związku ze wzmożoną aktywnością nielegalnych imigrantów, którzy chcą przedrzeć na nasz teren. Nie będę tutaj absolutnie się wypowiadać na temat moralności samych rozwiązań, czy w ogóle jak to wygląda, bo według mnie prawo jest prawem. Natomiast no, wiemy wszyscy, że taka sytuacja miała miejsce, a doszło teraz do bardzo przykrego incydentu. Jak czytamy na Polsat News. Patrol ruchu drogowego chciał zatrzymać do kontroli przejeżdżającego busa. Podejrzewam, że popełnił jakieś wykroczenie i policjanci po prostu tego busa chcieli zatrzymać, albo mieli jakieś, nie wiem, wskazania, że ten bus może przewozić jakichś nielegalnych imigrantów. Wiecie, w takiej sytuacji, kiedy jest stan wyjątkowy na terenie jakiegoś województwa, podejrzewam, że policja czterokrotnie bardziej zwraca uwagę właśnie na jakieś busy, które mogą przewozić jakąś większą ilość ludzi, więc policjanci sobie ten właśnie bus pewnie wytypowali do kontroli. Kierowca początkowo zatrzymał się, ale ostatecznie, kiedy policjant kazał mu wyłączyć silnik, to ruszył, potrącając policjanta. Wtedy policjant oddał strzały, kierowca zatrzymał się, mówi pan Krupa, czyli rzecznik podlaskiej policji. I tak, to jest taka normalna procedura, przynajmniej ja zawsze tak mówię, jeżeli zatrzymuję pojazd do kontroli, mówię, proszę wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyki, położyć je na podszybiu, no wtedy utrudniamy kierowcy znacznie odpalenie ponowne pojazdu i ucieczkę z miejsca kontroli drogowej, no bo wiemy o tym, że jeżeli miałby kluczyk w stacyjce, wystarczyłoby ją przekręcić, dodać gazu i ruszyć, a jeżeli ma to na podszybiu, czy gdzieś w jakimś innym, bardziej trudno dostępnym miejscu, to wtedy musi potem kluczyk sięgnąć, włożyć, przekręcić, my wtedy mamy pełen wachlarz możliwości, czy zastosować jakiś środek przymusu bezpośredniego, czy jeżeli widzielibyśmy jakieś bezpośrednie zagrożenie w jego zachowaniu dla naszego życia i zdrowia, to wtedy zdystansować się, wyciągnąć broń palną i przygotować się do strzału. No, normalna sprawa przy kontroli drogowej. I to jest w ogóle częsta praktyka, mi kiedyś tak pojazd uciekł, to jest częsta praktyka właśnie u kierowców, którzy chcą uniknąć kontroli drogowej, bo mają coś na sumieniu. Kierowca nie ucieka wam od razu, kiedy włączacie błyski, tylko zatrzymuje się, czeka, aż policjanci wysiądą z samochodu, poczeka, aż podejdą do tego samochodu, wtedy odpala silnik, rura. No bo zanim wy wsiądziecie, no to on już będzie tam paręnaście, parędziesiąt metrów przed wami i no ma po prostu tą przewagę. I tak kiedyś Audi takie sportowe uciekło, ale nawet jeżeli bym od razu podjął pościg, no to raczej moją kijanką nie miałbym szans. Jak czytamy dalej, busem kierował 42-letni Gruzin. Obywatel Gruzji był bardzo agresywny w stosunku do policjantów. Ostatecznie policjanci, zatrzymując tego mężczyznę, użyli tasera. Zap. W stosunku do niego. No ja niestety nie miałbym tego komfortu, ponieważ nie posiadam tasera. Do tej pory nie doprosiliśmy się o coś takiego w moim garnizonie, gdzie pracuję, w ogóle w moim mieście, gdzie pracuję. Jak poinformował rzecznik, w busie znajdowało się 14 osób nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju. Nikomu z pasażerów pojazdu nic się nie stało. Zostali przekazani Straży Granicznej. Nie wiem, co z zatrzymywanym mężczyzną, no ale domyślam się, że jeżeli użyli wobec niego tasera, no to chyba wcześniej nie został postrzelony. Chociaż nawet przy postrzeleniu można dalej stwarzać jakieś tam zagrożenie. Jak poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, major Katarzyna Zdanowicz. I mam stopień majora. Na razie w dyspozycji Straży Granicznej jest 13 osób z busa poza kierowcą. Osoby te mają być na terenie placówki SG. Udała, że migranci to 11 obywateli Iraku i 2 obywateli Turcji. I teraz jeszcze dodam to, co powiedział TVN24, bo tego nie było w informacji z Polsat News. Na pytanie, czy wśród pasażerów busa są kobiety i dzieci, odpowiada, że była tam tylko jedna kobieta i ani jednego dziecka, chociaż tyle dzieciom się nic nie stało, nie były narażone na jakiś stres. Kierowca busa, obywatel Gruzji na terenie Polski, jak informuje rzeczniczka Straży Granicznej, przebywał legalnie. Jego pasażerowie według Straży Granicznej to nielegalni imigranci z granicy polsko-białoruskiej.
No i teraz tak. Ale tak. No nie będę tutaj oceniać ludzi, którzy tam mieszkają na Bliskim Wschodzie, gdzie teraz sytuacja polityczna jest napięta. No wiadomo, że z Afganistanu Amerykanie się wycofali. Został zajęty przez talibów w moment, więc nie oceniam ludzi, którzy gdzieś tam się boją mieszkać w okolicznych krajach. Natomiast no, prawdą jest, że byli to nielegalni imigranci. Policjanci sobie wytypowali ten pojazd do kontroli pewnie nie bez powodu, tylko właśnie w celu ujawnienia jakichś tam osób, które mogą nielegalnie przebywać na terenie naszego kraju w związku właśnie ze stanem wyjątkowym, który zaistniał u nas na granicy. No ale wiecie, potrącenie policjanta w takiej sytuacji jest ciężkim przestępstwem. No, popełniałem w tym momencie dwa przestępstwa. Po pierwsze, nie zatrzymujemy się do kontroli. Jest to przestępstwo, które zostało wprowadzone do naszego kodeksu karnego całkiem niedawno. Po drugie, dopuszczamy się czynnej napaści na funkcjonariusza policji, bo w tym momencie pojazd będzie potraktowany jako to niebezpieczne narzędzie. No i do tego jeszcze tam dochodzi jakieś uszkodzenie ciała. Jeszcze chciałbym się odnieść tylko do zasadności strzelania do samochodu. Ja wiem o tym, że ja to zawsze mówię, ale zawsze będę to powtarzać. Nabój 9 mm jest nieskuteczny przy zatrzymywaniu pojazdu osobowego. Koniec, kropka. Nawet przy przestrzeleniu wielokrotnym opony jest na tyle powietrza w tej oponie, a nawet jeżeli tego powietrza nie ma, to ten samochód może skutecznie się poruszać jeszcze przez kilkanaście kilometrów, więc absolutnie strzelanie nie ma tutaj żadnego sensu, bo pamiętajcie o tym, że bierzemy odpowiedzialność za każdy wystrzelony pocisk. Ten pocisk może trafić kierowcę, pół biedy, okej. Wobec niego podstawy były nawet do użycia broni. Może zrykoszetować, uderzyć nas, może zrykoszetować, uderzyć naszego partnera, może zrykoszetować, uderzyć panią, która właśnie szła z dzieckiem, z wózkiem po przeciwnej stronie drogi, może uderzyć właśnie pasażerów, którzy w tym momencie akurat byli Bogu ducha winni. No jedyną ich ewentualną winą było to, że nielegalnie przekroczyli naszą granicę, ale podejrzewam, że nie chcieli zginąć tylko dlatego, że ich kierowca Gruzin się nie zatrzymał do kontroli. No, więc mówię, no dla mnie to jest wątpliwe. Ja rozumiem, że tutaj, no nie oceniam też tego policjanta, no wiadomo, że stres i nie wiem, jak ja bym się zachował. Możliwe, żebym zrobił to samo gdzieś tam w stresie i strzelił do tego samochodu, ale no trzeba to zawsze przemyśleć, pomimo tego, że przesłanki jak najbardziej wystąpiły. No jest tutaj jakby zatrzymanie tego pojazdu, jest to przypadek do wykorzystania broni palnej. Myślę, że wobec tego kierowcy też zaszedł przypadek do użycia broni palnej, ale musiałbyś oddać precyzyjny strzał w kierunku tego kierowcy, żeby go zatrzymać, no bo w tym momencie tak przeciwdziałamy gdzieś czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie i zdrowie funkcjonariusza, albo próbujemy ująć osobę, która się tego ataku czy tej napaści dopuściła. Dwa przypadki użycia broni palnej. No ale stało się, jak się stało. Mam nadzieję, że temu policjantowi nie stało się nic poważnego. Jeżeli będziecie wiedzieli, traficie gdzieś na to info wcześniej niż ja, to dajcie znać w komentarzach, co w ogóle z tym gliniarzem się dzieje. Ja zapraszam Was do komentowania, do podzielenia się Waszymi spostrzeżeniami, co Wy sądzicie o całej może sytuacji na granicy, co Wy sądzicie o takim sposobie załatwienia interwencji. Ja zapraszam na mojego Instagrama, gdzie zobaczycie jakieś fajne foty ze służby. Teraz wleciał post o IT Clampie, takim fajnym urządzeniu do tamowania krwawień, szczególnie z szyi, czy krwotoków właściwie, szczególnie z szyi, z którymi miałem do czynienia na szkoleniu TT3 u EagleNet Systems. Wbijajcie na mojego Discorda, gdzie pogadacie ze zweryfikowanymi funkcjonariuszami policji. Trzymajcie się. Hej.